Ludmiła Bryśkiewicz, powódka, domaga się zasądzenia od Feliksa Dobrowolskiego, swojego bratanka, na jej rzecz kwoty 100 tysięcy złotych, tytułem zadośćuczynienia za kradzież i zniszczenie złotej szkatuły, będącej zabytkową pamiątką rodziny. Powódka twierdzi, że pozwany dokonał kradzieży tuż po śmierci jej brata, a ojca pozwanego, Bernarda Dobrowolskiego, który szkatułkę zapisał w spadku powódcy. Rzeczoznawca wycenił wartość szkatuły na kwotę 100 tysięcy złotych. Przeprowadzone dotychczas śledztwo nie pozwoliło na ustalenie miejsca przechowywania przedmiotu. W chwili obecnej uważa się go za zaginiony. Proszę poprosić pierwszego świadka, Jana Belniaka. No więc, Wysoki Sądzie, ja jestem tylko dostawcą w firmie pana Feliksa. Musi złożyć zeznanie. I przestań tak denerwować, bo będę musiał kazać cię prowadzić. No więc pan Feliks sprowadza rzeczy z zagranicy i je sprzedaje. I Alicja mówiła, że ma dużo znajomości, które Alicja? Dużo pod... Alicja Dobrowolska, jego bratanka? Tak, no bo poznaliśmy się za dzieciaka i wtedy babcia zachorowała i pan Feliks musiał też się zajmować i babcią, i Alicją. No i firma podupadła, no i te rzeczy, które... No, i wyszło szydło z worka. Ale jakie to ma znaczenie? Proszę o ciszę. Nic z tego. Musisz zadać świadkowi pytanie. Cóż, jak muszę, to muszę. Skąd znasz oskarżonego? Jestem jego sąsiadką. Uczyłam też jego bratanicę w szkole. Wyjątkowo krnąbrne dziewczę. Choć zdolne, to fakt. Chodziła do mnie na koło szachowe. Co wiesz, z kamizelkiem szkatoły? Ta dziaska! Tą staruszkę proszę uciszyć, albo wyprowadzić! Alicja, proszona na świadka. Wytłumacz nam swój związek z kotułą. Trzymaliśmy ją w walizce, którą zabrałam nad morze. Zaraz po śmierci dziadka. Wuj Feliks nalegał, żebym pojechała kiedy indziej, ale ja się uparłam. Na dworcu zostawiłam na chwilkę walizkę. Kiedy wróciłam, już jej nie było. Ale co z kotułą? Wyjęłam ją tuż przed wyjazdem. Musiałam zrobić miejsce na bardziej potrzebne rzeczy. Co może być bardziej potrzebne niż złota szkatuła? Może baranie uciec? Oj, Czoban, nie znalazłaś się w walizce bez powodu. Teraz na dzisiejszym mojeście Kasperow. Nie! Najpierw werdykt, a potem go sobie przemyślicie. Dziura! Najpierw trzeba przemyśleć, żeby wydać werdykt. Wszystko. Chyba nie tak naprawdę. Spokojnie, babciu. Weź głęboki oddech. Wdech. Ciastka w szkatułce. Szanowni Państwo, proponuję wznieść to za naszą Alicję i narzeczonego Prince Redemption. To miał być z Waszej aplikacji. Mamy dużo okazji do świętowania. Viva Alicja! Ale gdzie jest ciasto ze szkatułą? Przecież w szkatule były ciastka. A ciastka są. No to kto pierwszy? Viva ciastka! Viva ciastka.